Chwilą nam jakiś taki cynkowy medal wpadł. Myślałem na początku, że czysty krążek, ale jest trochę wytarty. Widzimy, jest jakby twarz jakiegoś faceta. Teraz nie wiem, w której pozycji ja to widziałem. O, chyba tak. I z tyłu widzimy jakiś grawerunek. O, teraz przez aparat lepiej widzę, że coś. 11 miejsce może w jakichś zawodach. Nawet spory. Wkopaliśmy się w ziemiankę. Trochę standardowo groszków nam powychodziło. Ta gwiazdka z pagonów ciekawsza. Dlaczego? Dlatego, że mosiężna, a nie aluminiowa, standardowa. Może to wskazywać na początkowy okres II wojny światowej. Tu mamy zapięcia od manierki Wehrmachtu. Chyba jak paseczka z jakimś numerem. Też pewnie od tej manierki. I teraz był taki niepewny w sumie sygnał w wejściu tej ziemianki. I nam wyskoczyła klamra. Tylko że jak widzimy na załączonym obrazku, aluminium utlenione. Słabo to ja widzę. Nawet już sygnał nie jest pewny. Czyścimy ją szczotą, może będzie widać jakieś charakterystyczne coś. Ja widzę, że to chyba albo aluminium, albo cynkowa klamra. No, zaraz zobaczymy. Wróciliśmy. Wyszło, że jest to klamra Radu. Służba Pracy Rzeszy. Aluminiówka, ale te aluminium to już w podłym stanie, jak widzę. Nie wiadomo, czy coś z tego w ogóle się zachowa. Krąże jest na tyle czytelne, że wie, żeby było widać, co to. Ale jak to mówią, sztuka to sztuka. Już się trochę ciemno robi. Teraz nam taki zegarek wpadł. Na razie nic nie widać. No ale ciekawy sort w ziemiance. Taka nam cała fajeczka wpadła w ziemiance, przypadkowo trafione. Zawsze te końcówki wychodziły połamane. Ta wyszła cała ładna. No a tu już mamy złom pancerny na ziemianki. Ktoś trochę pokopał i mu się dalej nie chciało kopać. Niektóre elementy fajne na piaskowej farbie, dziwne jakieś te zawieszenia. To mi się wydaje, że to jest do wybijania szpilek urządzenie. Między tym łuseczki do flaka 3, jakieś nakrętki i inne gadżety. No niestety liczę, że coś będzie pod tym. No standardowo nie było, ale mechanika też nie jest zła. Prawdopodobnie jak się z DKSZ.
Mieliśmy sygnał i mamy telefon polowy. Ale tu już widzę bakielty rozwalone. Miał być cały, no, a wyszedł sam dekiel. No ale co zabawne, między PRL-em, nie? No, jakaś tabliczka jeszcze. No niestety. Może następnym razem. Pan Tomasz tutaj zaczął rozkopywać śmietnik z PRL-u. Same piękne rzeczy, jak widzimy. No ale pojawił się dekiel od telefonu polowego. Pojawiła się lampka. Potem zaczęły sypać się buteleczki. A się wiadomo, to jest wszystko syf. Ale wyskoczył na oczy taki oto emblemat. Proszę bardzo. Nasz, cześć. Chevrolet. Czyli mamy pozostałości Chevy'ego. Shelby. O, śrubki mocujące. Czyli ładnie odkręcony i rzucony. O. Nawet nie jest pogięty, kurczę, widzę. Pokaż. Nie no, śliczny, kurczę. Wypolerować i na półeczkę. Chevrolet. No, super. Co tu dużo mówić? Tak wyskoczył na łopacie. Cały, no ale niestety. No bawary. Sprawdziliśmy ziemię wywaloną. Osiądz chromowany niestety.